Witam na kolejnym odcinku z Farming Simulator 17. Dzisiaj ze mną Miki. Cześć, witajcie. Jedzie przede mną swym czerwonym bizonem. Wyjeżdżamy, dzisiaj zaczynamy żniwa soi. Ja jadę pomarańczowym bizonem z wózkiem, z headerem na wózku. Nie z wózkiem na headerze, trochę mi się pomyliło. No, dzisiaj naklejki wymieniłem. A ja zapierdziel bizonem, że nie mam czasu odpiąć i umyć. No, Miki tam kurde cały czas tylko na usługi latał. Znaczy, żartuję oczywiście. Dużo pieniędzy, jak widzicie, mieliśmy zmienić na trudny. Na trudny mieliśmy zmienić, zmieniliśmy na chwilę na trudny. Ale to nie były realne ceny. Nie były realne, bo pszenica za 200 euro, no, znaczy no za 200 euro tutaj w przeliczeniu na złotówki, no to znaczy no... Ja to traktuję euro jak złotówki po prostu, nie? Nie wiem, ja nie wiem jak Niki, nie? No to pszenica po 300 zł, no to ja nie wiem co to jest za pszenica, nie? Jakiś chyba poślad. Jakieś podłamki, co tam się, jak się wdmucha, to takie są. No, wracając, zostajemy przy normalnym trybie. O, tu widzicie, baloty sianokiszonki są. O, tu robiliśmy sianokiszonkę, trzeci pokos chyba. Tak. Tak. No, tu jest baloty tutaj, bo już tamtą pryzmę sianokiszonką, co w ostatnim odcinku była zbierana, już jest skończona. No, w następnym odcinku raczej będziemy kiszonkę nagrywać. Tu jeszcze jest sianokiszonka też z tej łąki, tylko po prostu w innym miejscu, żeby tak daleko nie wozić tym turem. A my lecimy sobie dzisiaj na soję bizonami dwoma, dlatego właśnie jesień, bo według tutaj modu Seasons soje dopiero się jesienią zbiera. Ja tam nie wiem jak to się zbiera, bo tutaj u nas nie wiem czy ktokolwiek sieje, ale chyba ktoś siał, bo o mój Jezusie Chrystusie. No, bizon jest, odpinamy sobie header. Na dwa bizony stwierdziliśmy, że pojedziemy, bo to trochę szybciej będzie zawsze. Powiem ci, że nawet sypię. No musi. Ty Miki, powiedz, czy taki jakiś wiatr tu mnie słychać, czy nie słychać? Nie, ja nie słyszę, bo w bizonie jestem. To weź no tam na chwilę ten. Nie wolno tak, bo mi się gra zbuguje. To moment. Zara jestem, idę okno zamknę, bo nie wiem, czy właśnie to słychać. A chyba nie. Dobra, jest dym. Na miejscu ja jest dym. Ogólnie do mojego bizona kabinę zamówiliśmy. Powiem, tak? No, znaczy ja zamówiłem. Miki chyba nie wiedział, taki szok. Właśnie nie. No, zamówiłem najprawdopodobniej maglak. Zamówiłeś, ale nie wiesz co, tak? No, jeszcze nie wiem. Pa, jak tam się siostra drze. Pewnie słychać. Tego nie słyszę też, bo widzę, nie jestem. A, no, no dobra, polecam. O, teraz sobie usłyszałem. Uciszonet? Ten... O, ale tak tutaj do orał, że nie chcesz szlać, jestem teraz w miejscu. Kryw nagła zaleje, tak? No, jak widzicie, takie mamy naklejeczki w bizonie, wymienione. Takie, ostatnio żniwa też były na tym polu, no, ale tak wyszło po prostu, że sam ze żniw zbożowych nie miałem nic nagrane, a to teraz chociaż strączkowych wam nagram trochę. Może paku. Rzepaku też nic nie mam, nie mieliśmy w tym roku, ale już mamy posiane rzepaki. Około 1,5 hektara. A więcej. Gdzie? No pewnie. A, no proszę cię, nie ma więcej. 1,5 hektara. I... No dobra, niech nie będzie. No, a na tym polu najprawdopodobniej pójdzie jakaś pszenica czy coś takiego. Tak. No bo teraz... Po rzepaku była działka, to trupnica powinna zacząć działać właśnie w tym trzecim sezonie, że tak powiem, bo to od razu nie jest widoczne. Tutaj ze soi też trupnicy będzie dużo, więc na pszenicę akurat taka działka. Jeszcze się obornika zarzuci, to zupełnie już będzie wszystko pięknie, ładnie. Full. Będzie normalnie działka pierwsza klasa, można było znowu rzepak w sumie walnąć, ale na rzepaki już trochę późno jest, jak na ten rok. Dzisiaj przewidują opady deszczu. Zobaczymy, czy nas deszcz właśnie z pola nie zgoni, ale nie powinien. Nie, no raczej to wymuci. No raczej tak, Miki ogólnie jadę z drugiej strony, więc tam przycza możesz powycinać. Bo nie wiem, w sumie czemu za tobą sobie nie wjechałem. No, właśnie kabinę nagle jak zimą sobie zamontujemy z ginkiem. A z nowych nabytków coś my kupowaliśmy. I chyba tylko widły do ładowarki małej, nie? No. No i Gruber 4,2 metra, Liberto czy jakoś tak. Ale zobaczycie też raczej na odcinku. Polecam. No bo niektórych tych nowych nabytków to wy nawet na odcinkach nie widzieliście, no ale... No.
polaninem właśnie może siewy wam niedługo nagram, bo teraz właśnie będziemy ciąć raczej kukurydzę na kiszonkę zaraz. Jeszcze musimy skończyć trzeci pokos trawy, ale przerwaliśmy trzeci pokos ze względu na to, żeby tą soję wymucić, bo nie wiadomo co to się stanie po deszczu, a soi dawno nie mieliśmy, więc szkoda by było, żeby nie nagrać takiej akcji na dwa bizony znowu. No, niech jak widzi się tam wycina czerwoną bestią jego. Amo pod górkę ciężko, nie wiem czy podejdę. Bo jednak trochę uciążliwe jest, wam powiem, bez tego daszku, bo słońce tak grzeje na plecy, że masakra. Kurzy się nimi miłosiernie. A już kabinę w sumie mogliśmy kupić już ten. Już mogliśmy kupić. W tym sezonie w sumie. No, już mogliśmy kupić teraz, ostatnio na zimę. No. I też zobaczycie potem ten. Ja Mikiniu Holandem przyjadę z przyczepami, żeby tam ludziom pokazać, jak to wygląda wszystko. Tak. A ty przyjedziesz z Zetorem sobie. A to później, bo teraz nie ma po co. Jezu. Taka górka, że zapomniałem skręcić. I no, noga na blokadę. Nawet nie wiem, czy w bizonie jest blokada. A. Co? Nie ma. Nie ma? Łe. To lipa. Jakaś bieda edition chyba. Sobie odchrząknąć muszę. No, możecie łapeczkę w górę zostawić. Tam pod ostatnim filmem dużo, dużo było łapeczek. Za każdą szczerze dziękuję. Możesz też w komentarzu napisać. Ogólnie dzisiaj niedziela, 11 godzina. No, za 5 godzin się jakoś około zaczną do Żynki w Kowalewie, tam. Nie, idziemy, Miki, nie? Tak. No. No, do kościółka oczywiście, na trzecią trzeba iść, ładnie podziękować za plony, choć ja jeszcze nie miałem żni w tym roku. No tak. No, ale to będą. Ja muszę podziękować. Ale będą, no. I o następne się trzeba pomodlić. Będzie kukurydza. W sumie mogę już te 4 rządki wymucić u siebie, to ten. To by już na dożynki można było iść. O Boże. No, bo kukurydza u mnie tak przyschła już od brzega, 4 rządki chyba pierwsze. To no przyschła fest i już do mucenia się nadaje, tylko nie wiem, jaka wilgotność po prostu. No, ale taka jest wyschnięta. No tak, 23-24 pewnie będziesz miał. No, ale to teraz ten, trzeba pojechać. Nie no, za 2 tygodnie trzeba pojechać wilgotność zbadać. Jak cała uschnie dopiero, no to za 2 tygodnie coś czuję i będzie cała wyschnięta. I ten... No bo tak jak przez kombajn przyleci, to będzie jeszcze też wilgotność trochę dojdzie. No i pojedziemy, z 2 baśki się urwie gdzieś tam i się pojedzie. Kolby, nie baśki, Boże, mi się to myli zawsze. Baśka? Baśka. I ten, i pojedzie się zbadać tam na skup. Chyba. Niekoniecznie na skup. A gdzie? Pan Łuczak ma w Suchorzewie. No to bliżej tak jest na skup. Nie powiedziałbym. A ja tam nie znam takiego pana. Ale jak chcesz. Boże, ty Miki nazwiska na odcinku mówisz, kurde. I? Opanuj się, czuję. Czekajcie, jeszcze domucimy. Łe, stój, brzmi chyba się. Pa, Ginka już nie ma na polu dawno. Boże, tak tą autosanką tu wjechał, że nie do szlak trafił. No dokładnie. A jak widzicie, New Holland i 2 przyczepy HW 80. Pokaż Liberto. A, dobra. O, tu stoi taki, o. Jak se zatrzymacie i se obejrzycie dokładnie go. Wydane, żeby nie było. Wszystkie mody są wydane, oprócz... Nie, wszystko jest wydane w sumie. To co kupione. A nie, bizony nie są. Cicho. A. No i nie będą oczywiście, autora bizona raczej wam porzucę w komentarzu. Możecie mu tam lajka oczywiście zostawić na fanpage'u. Też na naszym fanpage'u możecie zostawić w opisie link oczywiście. No. Bo tam już nawet się nazbierało tych osóbek. No, Miki jedzie aby z jedną autosanką, bo ja uważam, że nie nasypiasz tak dobrze, żeby było... Nawet nie wiem po co wyciągnie się 2 przyczepy. A czemu? Nie nasypię tylu ton. A rzepaku, ile sypało? A, no w sumie. No, to lepiej wziąć więcej niż za mało, nie? O, ja pier... Ale koła w autosance gienek porywałeś, ci powiem. No ja wiem. Jeszcze tu slaloma takiego walnąłeś, ty. No, i raczej trzeci pokos jeszcze będziemy robić, ale to dopiero później jeszcze. Teraz pierwszy trzeba kukurydzę wysiec, żeby nie przyschła, a trawa może tam se jeszcze śmiało stać. Nic jej nie powinno stać. Trawa może stać, bo nic jej nie powinno stać. Uhu. Rymowankę zarzucił.
To ja jadę po tamtego, nie? No, jedziesz. Trochę ten, wolant pod rurą nie przechodzi, ale przyczepy na szczęście się idealnie mieszczą. No, tak jakoś zajechałem i no, po skosie. A miałeś pełny zbiornik? No. Też. To grubo. Opuść header. Mam na git. Dobra. Rurę składam, bo hydraulicznie to można to składać. Ręcznie to bym nie składał. O, jeszcze na słup natrafiłem, no super. To mi gienek zużył tak, aha, masz. No, nie widzę tego lusterka, bo wiecie jak to na Bizonie, te lusterka takie luźne, że jak Bizon pochodzi godzinę, to już nic nie widać. No już lusterek nie ma. No, się poprzestawiają. Dobra. Ocie babka przerysują trochę. A, to delikatnie tam. Nikt nie widział. Farby i pomalujesz. To się wytnie. Ja no, ja tam odcinku nic nie wycinam. Chyba, że Miki mówi czyjeś nazwiska, no teraz będziesz mi musiał przypomnieć, żebym to wyciął. Tak? Dobra. A ja nagrywanie w ogóle zacząłem? Zacząłem, mojeju. Właśnie pamiętam. Ty, Gienek? Tak. Sypie ta soja nawet, nie? Tak nawet. No, tak o. W sumie działka po rzepaku, może już coś tam... Wody tu utrzymuje dużo, bo... Jest tam dużo tych resztek po żniwie, jeszcze obornik był dany. Teraz też będzie obornik dany, bo tego obornika mamy tyle, że przerobić nie idzie. Wam powiem, już wszystkie pola nagnoiliśmy i jeszcze pozostawało na pryzmach na polach i jeszcze w domu zostało nawet ponad połowa tego, co było lekko. Tak może 3/4 zostały. Więc no, ciężko jest to wywieźć, trzeba znowu jakieś pole zainwestować. No i później w kombajn pewnie. Kombajn? Opryskiwacz trzeba jeszcze kupić i silnik do hybrydy. No i owijarkę jeszcze chciałeś. O, tak, to tak, ale ty pewnie masz szkodę katać na swój temat. Co? Nic. Co ma, rudzisz? Nic. Ci zara kopa sprzedam? Ci rzucę zara kamieniem w tą szybę tam w Bizonie, ja się dorzucę. Nie dorzucisz. A chcesz się przekonać? Nie, bo się za mocno częściej to i tak, jakbyś nawet dorzucił, to już obok przeleciało. Elo. Którąś bym na pewno trafił, bo to taka szklarnia jest, że... Tu idzie się trochę doorałem. Jak oraliśmy, bo tu na zimę... Było orane. New Holland ogólnie niby nowy ciągnik, ale... Za dużo nie robi, bo i tak jakoś taki sentyment przynajmniej... Ej, puk kupiliśmy. A, jeszcze puk kupiliśmy, PHX-a u nie sprzedaliśmy. Kupiliśmy taki stary, sześcioskibowy. Zobaczymy, czy się opłaca kupować nowego Kwerdelanda, czy... czy ten, ale kupiliśmy ten, bo się okazja trafiła, no to no wzięliśmy ten po prostu. No. No, ogólnie u mnie to jest tak, że jakoś ten sentyment do Zetora mi został i jakoś tak bardziej wolę tym Zetorem już pracować, nie wiem, jak tam Miki, czy tam ma ten sentyment do tego starego swojego ciągnika. Tak. Tak, no, drabinkę tam ma złożoną cały czas, nie wiem, jak wychodzi z tej kabiny. A po co mam wychodzić? Popatrz. Przez dach wychodzi, albo przez tą szybę z tyłu, albo z boku. No, rurki wiadomo się rywali, już jedną kabinę do Bizona montowaliśmy, to drugie się nie zamontuje, zamontuje się. No, jakiegoś też trochę duszy dostanie ten Bizon. No. Bo tak to bez tego daszku tak biednie wygląda. Choć nowe naklejki, nowa sieczkarnia, to aż tak biednie nie wygląda znowu. Mikołaja taki jest typowy stary Bizon. Starej kabiny. Ale tak odremontowałem, tak ładnie wygląda. W średnio starej takiej kabinie, bo jeszcze jest starsza taka biała. W starych naklejkach, w starej sieczkarni, a mój to będzie, wiecie, nówka sztuka nieśmigany. Tak jak Gienek, ja muszę jechać tam, gdzie ty jesteś. Uwaga! Czekaj, no, o Jezu, ale zgrzyta. Czekaj, to ja pojadę. No czekaj, bo ja... O, ruszyłem, ej. No i teraz nie wystartuję. No serio, ciężko jest wystartować. Taka tu jest skarpa, można powiedzieć. Nie, no nie skarpa, górka taka, to jest
się ślizgu chyba. Paliwa mi powinno starczyć na to pole, ale tak kurczę. No, na zimę nie tankuj, bo wiesz jakie to paliwo my kupujemy. No. Czerwone, jak ten bizon. No, czerwone? A czerwonego paliwa na oczy nie widziałem w życiu. Co? Ja czerwonego paliwa na oczy nie widziałem w życiu. Nie widziałeś? Nie. Łe, to... Nie to wiem, co ty tam tankujesz. Nie wiem, co ty tankujesz do tej 30 tam. Ja nie. Ja a, już wiem. To takie, wiesz. Co? Ja zawsze tankuję takie ze stacji. No, ze stacji. Suwa. Matko. Weź no, odjedź, bo ja jeszcze nie mam. Boże święty, wygniotłem. Ale tam motowidła na dół i podniesiemy par. Cyk, na dół. Ale może wyżej. Przesadzę, dobra, i do góry znowu. Na samą górę motowidła daję, bo kurde, ta soja taka wysoka wyrosła, nikt nie pokrywką na skracanie nawet. No, musi być dużo sieczki. No, no lepsza będzie trochę ten, ale ciężko, o jakie dzielę. Będzie ciężko to przykryć znowu. Daj ma stówę? Nie, o nie, jak to zrobiłem. Ogólnie stwierdziliśmy z Nikiem, że tą mąkę, co ostatnio właśnie zbierałem, samozbierającą tą tu, za mną tam, będzie more na zimę, bo o... Po prostu no, kupiliśmy tyle tych łąk, że na razie nam się chyba nie przyda ta jedna. A szkoda, a tak średnio by było orać tego trójkąta i trochę na przykład tej, albo trochę tej tylko, nie? Więc stwierdziliśmy, że tamtą się przyłożę na pole i trochę ziemia oddychnie przez zimę i będziemy siać tam jakieś zboże, może właśnie soję się tam zasieje, bo żeby tam trochę próchnicy zrobić. Żeby trochę przerobiło. No, ale wiadomo, obornik tam pójdzie raczej. Ej, Miki, właśnie jak ten pan tutaj kończynę mucił widzonym teraz ostatnio, to on to bierze w baloty potem, czy jak? To nie, co... bo to kończyna jest niziutka, on to przełoży. Aha. A czemu nie robi tego w sianokiszonkę? Jak sianokiszonkę takie suche? A, w sumie. To jest normalnie suche jak zboże. Na siano. Siano. Nie, tego się nie opłaca, bo jest takie niskie i rzadkie, że... Bo właśnie ja ten... Jeden kanał subskrybuję właśnie ten nowy, ale ten, było właśnie ten koszenie tego, kończyny na siew, czy jakoś tak. Ej, to ty zetniesz tam, to najwyżej ja tutaj zetnę. No jo. Dobra, eleganckie kurde fotki muszę sobie pocykać. Dobra, na pewno zostawią mi takiego knypa tutaj. Szkoda galet. A zawsze ten na odwrót było, że ja robiłem tam, a ty tu, nie? No. Bo wtedy ten, bo tak to ty zaczynałeś. No. A tak, to teraz ty świrujesz, ale nie. Ej, to w sumie to ta jedna HWA będzie chyba wysypana. No, ja autosanka. No. A jakby, a nie autosanka, to dwie by były niecałe zasypane. No w sumie, na autosanka już jest pewnie pełna prawie, nie? A ten... A ta HW pewnie ten... A ta HW to będzie, czekaj no... Dwa zbiornik, mój zbiornik i twój zbiornik i też jest pełna. No ale ja się nasypię na teraz na autosankę, nie za końca. No ale to i tak tam 500 kg może ci wejdzie. Jak wejdzie, to wejdzie, a jak to... Nie, 800 tam. Tak na... Kurdy... Coś w tej soi omijaki się robią, no nie wiem co te dzioby nie... Nie docinasz. Dzioby nie nagarniają, czy trzeba kosę? No może kosa może trzeba tam naoszczyć, albo wymienić nożyki, nie wiem. Co? Boże, ja to przeklinam na odcinku, nie wiadomo od kiedy. Przepraszam. Ja się nie gniewam. Ale nie ciebie. O nie. Ciebie nie mam za co. No. Rok szkolny się zaczyna dzisiaj, który my mamy 2 września chyba już, nie? Jo, 2 września, normalnie ten odcinek to chyba dostaniecie albo w niedzielę, albo w poniedziałek. Tak se wiecie, wrócicie do rozpoczęcia i no tacy zmęczeni powiecie, o mój ulubiony Jupiter dodał odcinek. O i to jeszcze z bizonami. No, jeszcze żniwa. Od razu nam się wakacje przypomną. No od razu, no. No ale w sumie pora tutaj jest zbliżona do ten, do tej pory co mamy w realu, też taka jakby wczesna jesień. Coś no tak, ogólnie... Nie, to ty... Może ja sobie... Do jesieni to jeszcze, Ja w konsoli trochę czas zmienię, żeby tam też nie zgodził na odcinku. Poza odcinkiem już może, ale na odcinku nie zgodził.
Na pewno na tym pewno. No tak. Ceny soi w skupach bardzo duże, ale co prawda dopiero będziemy za rok praktycznie tą soję sprzedawać, bo zazwyczaj właśnie na skupie u nas tutaj jest ta soja dopiero droga tak przed, tak z 2 tygodnie przed żniwami soi, nie? Więc tę jakąś kurde wczesną odmianę by było trzeba opracować soi, żeby nie przechowywać i dużo dostać za tą soję, ale i tak musimy przechowywać i tak, bo w silosach jest miejsce na to. I ten, ja tu wytnę, bo nie wiem, czy to Miki miał, czy to chciał wyciąć, czy nie chciał. Dałem, ale tam jak już mieszka, to nie. No, to teraz przyjedziesz tam do mnie sobie pociąć trochę, nie? Ach. No, co za coś? No, bo tutaj akurat zostanie chyba jeden przelat, jak widzicie, Zetor. Andoria tutaj na pełnej tam chodzi. Matko Bosko? Nie. Nie, bo mnie wyhamował, a szkoda mi kombajnu zapchać, jakbyś z taką prędkością się wrąbał. Bo ty to weźmie zaraz. Wezmę? Tutaj omijaka po prawo. Nie, tam dalej nie wezmę, bo tam jest szerzej. Jak coś jadę w prawo, nie? To czekaj, to ja ci może dam... Patrz, ten tam już uciekł z bizona. Przez zamkniętą drabinkę. Po Zetora idę. Przez zamkniętą drabinkę. Ej, Gienek, chodź, bo tu zostanie tak pół przejazdu. To zaraz przyjadę, nasypię na ten. No, zaś. Zaś. Ja sobie już header zdejmę, jak dojadę do końca i będziemy kończyć odcinek, więc łapka w górę, subik, komentarz. Oczywiście pamiętajcie, coś w komentarzu możecie napisać ciekawego, czy tam u was co tam się dzieje teraz, czy kiszonki pokocięte, czy jeszcze nie. I w ogóle, jak ktoś tam w rolnictwie, możecie też napisać hashtag mało tej soi, tak możecie napisać, jak ktoś dotrwał do tego momentu, hashtag mało tej soi. I trzymajcie się do kolejnych odcinków, na razie, cześć! Cześć!